Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam was bardzo serdecznie. Zaczynamy z skrzyneczką niestandardową, bo G2A Case wlatuje na rejony na trybie oczywiście Joker. 660 zł taka skrzynia kosztuje i dostajemy Fire Serpenta już w drugiej skrzyni. No i powiem tak, no cieszę się z tego powodu fantastycznie. No i leci kolejny nóż za 2000 zł tym razem. No powiem wam tak, jak sobie od jakiegoś czasu te skrzynki takie tańsze testuję na tym trybie Jester, no to co jakiś czas te perełki jakieś udaje się fajne znaleźć. No i nie wiem, czy dzisiaj G2A Case też nie będzie taką właśnie perełką. No bo no spójrzcie tylko stary na te moje dropy. No Fire Serpent, dwie kosy, no fantastycznie, 9700. Fantastycznie się witamy z tą skrzynią. Zróbmy jeszcze raz taką bitwę. A weźmy na nie, dobra, nie ma co przesadzać. Nie ma co się podpalać zbyt wcześnie. Trzy osoby, underdog, wrzucamy oczywiście boty. Ja ci przypominam oczywiście o konkursie na skina. Jak chcesz wygrać oczywiście, zostaw suba z dzwonem, łapę w górę pod filmem, komentarzyk napisz na Discorda launch. No i oczywiście użyj kodu CROXY, zgódzki się jak oczywiście osobą pełnoletnią. Jesteś, wystarczy, że zaloguj się z linku zapisu bądź kliniesz, to oczywiście magiczny zielony plusik. No i oczywiście jak chodzi CROXY, przez like sobie wpiszesz. Oczywiście skrzyniczkę start za free dla nowych użytkowników, no i oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty. A kodu warto oczywiście używać, bo osoby wpłacające z kodem CROXY mają szansę wygrać któregoś ze skinów za łącznie jakoś 1500 zł. Więc zapraszam serdecznie do wpłacania z moim kodzikiem. Zaraz ci pokażę, jakie to są skiny. No ale no właśnie, tutaj niestety brakło, żeby coś temu Aleksowi spadło. No i tutaj ta bitwa mogłaby być wygrana, tak? No niestety it is what it is. Oczywiście takie piękne skiny na ciebie czekają. Wystarczy, że 4 dyszki wpłacisz, to masz szansę wszystkie wygrać. No a jak chcesz sobie mniej wpłacić, no to tutaj za 3 dyszki możesz wziąć sobie udział w takim uspie. Tu za 2, tutaj za 3 rękawiczki. No i oczywiście jak uda ci się wygrać, to instant po wpłacie dostać powiadomienie z takim prezentem. No i oczywiście oznacza to, że udało ci się wygrać. Wpierdzielamy się tutaj do bitwy za 798 zł. Skrzynki jakieś dwie na trybie Jester, jest to tryb normalny niestety. No i ze skrzynki tutaj M4 leci, no kto by się spodziewał, M4, ale Asimov, 300 zł. Dla mnie hiperbestia, podboostowana jeszcze tutaj skrzynia AWP. Przepraszam bardzo, czy w skrzyni AWP, ważne pytanie, czy w skrzyni AWP jest możliwa do trafienia Dragon Lorka? Szczerze, patrząc po tamtej cenie, chyba nie. Chyba jakby była Dragon Lora do trafienia, gdzie wszystkie itemy byłyby na tym samym procencie, no to to musi być ewidentnie, no to jest za mało, tak? To jest definitywnie za mało. Jeśli miałaby być tam dealorka, no to podejrzewam, że no to musiałaby, no z minimum myślę 5 stówek kosztować, nie wiem czy nawet nie koło tysiaczka. No ale właśnie, bitwa przegrana, niestety, ale nie straciliśmy dużo, tak? Ja tutaj muszę zakręcić coś od siebie, tak? Od siebie na widza. Dlatego wkręcamy się w skrzynię Wild Lotus, stary. 6 takich skrzyń, 6500 zł. Ostatnio, kurczę, próbowałem i nie wyszło. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie inaczej i że tego Lotusa w końcu uda nam się zdobyć. No bo, kurczę, kosztuje on swoje, tak? Najlepszy stan 65 tysięcy zł. Wiesz, to jest pęgi, stary. No ja bym sobie ustawił następne, nie wiem, może następny tydzień odcinków CSGO Skinsa takim dropem. No a tak to, no trzeba tu się użerać. Trzeba z każdym dniem walczyć o to lepsze jutro. Tak, zobaczmy. Niestety, glowsy dla mojego przeciwnika za 2800, stary. 2800. No nic, próbujemy dalej. Jeszcze dwie skrzynki przed nami. To jest łącznie 6% na tego White Lotusa, tak? Żeby go oczywiście trafić. No ale zobaczmy. Nie dzieje się tutaj niestety nic. Ostatnia skrzynia. Czy tu się coś jeszcze wydarzy? No niestety. No powiem tak, jest Lipton mocny, nie będę tego ukrywał. 5000 zł zostało. No nie powiem, że nie był to taki dość ryzykowny krok, który poczynił właśnie ku temu, żeby tego Lotusa zdobyć. No ale no nie zawsze wychodzi po mojej myśli, tak? No i chyba razy zdążyłeś się o tym przekonać. No ale właśnie, skrzynia Royal. Jest to skrzynia, której dawno nie wrzucałem na battle, więc zobaczmy, jak będzie dzisiaj. 8 takich skrzynek. No przypominam, że do trafienia tutaj, panie, jest Dragon Lorka, tak? Którą widziałem, że no, ludzie trafiali na nawet tutaj na tym normalnym, że tak powiem, no bez żadnych trybów, tak? Po prostu w normalnym otwarciu na tych battlach ludzie trafiali. Ej, 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 patrz jak tutaj wjeżdżamy.
Karambit Tiger, tu w 5800. No ale właśnie, wracając, no widziałem nie raz, że ludzie tą dealerkę trafiali, więc nie jest to rzecz, która nie jest do zrobienia. Jest tu jak najbardziej do zrobienia, tylko no trzeba mieć naprawdę mocne szczęście. Ten Karambit Tiger tu też nie jest nożem, który leci często, więc uważam, że tutaj naprawdę nam się poszczęściło w tej skrzyni Royal. No właśnie, trzeba dowieść ten wynik do końca, tak? 8500, uważam, że jest to bardzo dobra batla, jak na tą skrzynię. No to jeszcze Falcon spada dla mojego przeciwnika, ale to wszystko póki co leci do mojej Kiermany, byleby tutaj na koniec coś nie spadło, coś jakiegoś mega wow. No ale no tutaj mamy 13 koła lekką ręką na 14,5, więc fantastycznie. Wróciliśmy do tego, tutaj widzę jakaś battle, 1380 parę złotych, no ale no nie. Ja wiem, że nie powinienem tego robić, bo ja się wpierdzielam znowu w to samo, co mi zabrało tyle pęgi, czyli oczywiście skrzynia z Lotusem, no ale no nie mogę, no kurczę, coś mnie kusi, ta skrzynia, i mam coś z takiego z tyłu głowy, czuję po prostu w kościach, że no dzisiaj jest ten dzień. Dzisiaj jest po prostu ten dzień, gdy tego Lotusa uda nam się zdobyć. Trzeba po prostu pomóc swojemu szczęściu i trzeba spróbować, tak? Zobaczmy, 5 skrzynek jeszcze przed nami. No tutaj był Emerald, no ale to tak naprawdę no, sprawiłoby, że bylibyśmy troszkę mniej na minus. No a my tutaj chcemy być na bardzo fajny plus, trafiając oczywiście tego AK-47 White Lotus. Zobaczmy, 2 skrzynki jeszcze, tyle oczywiście zostało, łącznie znowu. Tak jak ostatnio, 6% to dużo. No zobacz, ostatnie podejście do skrzyni z Lotusem. No i też się nic znowu nie wydarzy po raz kolejny. No i powiem tak, jestem naprawdę zawiedziony dzisiaj tą skrzynią. Ale pamiętam, jak się męczyłem z tą skrzynią z butterflyami, więc kurczę, mam z tyłu głowy, że to w najmniej oczekiwanym momencie może spaść, tak? Więc zobaczmy, 8 skrzynek, 7 skrzynek, 3% i jedna skrzyneczka na sam koniec 1%, bo na taką było mnie stać, więc zobacz, pierwsze otwarcie, klasycznie, no nie muszę mówić, że pusto. Zobaczmy, jak będzie dalej, czy chociaż jeden White Lotus, no na tyle skrzynek stary, na tyle pęgi, co ja dzisiaj wydałem, no tutaj jeden White Lotus, naprawdę, to jest takie minimum, żeby spadło, wiesz o co chodzi, tak, bo aktualnie czuję się, jakbym dostał takiego z czystego plaskacza trochę w mordę, nie? Nie trafiając żadnego White Lotusa na tyle skrzynek. No mamy rękawicę, no ale co to jest? No jest to 3800, no jest to dużo pęgi. No ale to nie jest ten White Lotus, tak? Zobaczmy, znowu dwie ostatnie skrzynie. Tym razem jedna 3% i jedna 1%, łącznie 4% aż. Wow, ciężkie to było naprawdę do obliczenia. No zobaczmy, że ta skrzynia 1% nas uratuje. Kto by się spodziewał, stary? Kto by się spodziewał? Mam 4 koła na szmeku, no i no, czuję po prostu, oj, czekaj, co my tu mamy? 10 skrzynek, tak, 10 skrzynek, czy tu jest coś ciekawego? No coś tu musi być ciekawego, bo trochę ta batla kosztuje. No tutaj są oczywiście moje ukochane Bora Bush Case, no ja tutaj zaraz pokażę polskiemu Travisowi Scottowi, gdzie jego miejsce i tutaj no, no zamelduje się. Coś czuję, że Talon Knife Tiger tu jest nie Borel Boś. On chyba nie wie, stary. On nie wie, co my robimy na tej skrzyni, ale zobaczmy. Mamy rękawiczki, więc ładnie wracamy. 1200 zł łącznie w naszym ekwipunku. Jest Cyrexi, to też jest. 400 nawet. Dobra, mam tutaj jakąś skrzynkę z naklejkami. Ona kosztuje ile? 357 zł. No tutaj naklejka jest za 200. Nie wiem, co za skrzynki tu porzucał niektóre. Naprawdę nie wiem, co one tu robią. Ale no dobra, no, mamy 2 koła. Są teraz skrzynki nasze oczywiście Borel Boys. No zaczynamy, no fatalnie, trzeba to sobie powiedzieć. Na drugie podejście, zobacz. I czy tu się zaczaruje coś? No skrzynia Borel Boys. No coś się zepsuła tutaj ewidentnie. No ale zobacz, ostatnie otwarcie. Tu się nic nie zmieni. Virtus Pro Katowice 2014. 2500. No powiem tak, nie wiem jaka była szansa na to, znaczy nie pamiętam, czy to była na trybie Jester czy nie, ale no nie widziałem, żeby ktoś taką naklejkę trafił, więc uznam to, że no, no tutaj bardzo mi się poszczęściło, tak? Uznam to za niemały sukces, no ale właśnie, no za niemały sukces, tak samo chciałbym nazwać trafienie White Lotusa w końcu, stary, 6 skrzynek, 5 skrzynek 3%, 1 skrzynek 2%, ładujemy tą bitwę i zobacz, czy tu się w końcu coś dobrego na nas wydarzy. Czy w
końcu ten White Lotus spadnie. Jak nie, no to zostajemy no, z totalnym zerem, tak? Tamta bifa pomogła nam się fajnie odbić, żebyśmy mogli tutaj jeszcze jedną bitewkę zakręcić. No ale no właśnie, czy to będzie powodzenie? Zobaczmy, 3 skrzynki jeszcze przed nami. Przynajmniej łączny koszt 6200. Przypomnę ci, żebyś dołączył na Discorda, bo czekajmy na ciebie oczywiście giveaway. Wystarczy, że klikniesz sobie reakcję i już automatycznie dołączasz. Więc zapraszam do wzięcia udziału oczywiście w konkursach 3. No i zobaczmy, ostatnie skrzynia 2%. Czy tu się coś wydarzy, czy zakończymy odcinek z totalnym minusem? No pamiętaj, no raz się przygrywa, raz się przygrywa.